Urząd Miasta Sieradza zachęca do usuwania azbestu. Wszyscy, którzy zamierzają zmienić azbestowe pokrycia dachowe na domach, garażach czy innych budynkach, powinni złożyć wniosek w referacie ekologii i ochrony środowiska. Na ten cel w budżecie miasta na 2017 rok przeznaczono 50 tysięcy złotych, które wystarczą na 25 wniosków. Jeśli zapotrzebowanie będzie większe, to magistrat nie wyklucza zwiększenia środków. Warunki są takie jak w ubiegłych latach, czyli trzeba mieć chęć na zdjęcie swojego starego pokrycia, gdzie materiał jest, zawiera tutaj azbest. No oczywiście trzeba mieć środki finansowe na pokrycie nowego dachu, ponieważ przydzielana jest dotacja do 2000 zł, nie więcej jednak niż 90% całej operacji, a to są koszty, które dają nam zwrot pieniędzy za utylizację azbestu i za transport azbestu. Na terenie województwa łódzkiego nie ma takiego wysypiska, więc każdy materiał zawierający azbest wywożony jest do sąsiednich województw, śląskiego albo wielkopolskiego. Są to odległości, dlatego te koszty też są duże. Zakaz wprowadzania obrotu i produkcji wyrobów zawierających azbest w Polsce wprowadzono w 1997 roku. Sam azbest wpisano do wykazu niebezpiecznych substancji chemicznych i figuruje on jako substancja o udowodnionym działaniu rakotwórczym, stanowiąca zagrożenie dla zdrowia i życia. Dlatego tak ważne jest, aby pokrycia dachowe zawierające tę substancję jak najszybciej usunąć.